Hello, cześć, siemano, witajcie w kolejnym odcinku Dwóch Grubasków w Przygodzie. Dzisiaj oczywiście już Dżingis obecny na posterunku. Hello! Hello, hello, prywiet, witam was bardzo wszystkich serdecznie. Prywiet. Mam nadzieję, że żeście się trochę stęsknili, a jak nie, no to dalej będę przerwał, urlop będzie dalej. Słuchajcie, musimy iść do... Ty czekaj, ja... To. Ty, ja mam 49 sztuk Draconium Dustu przy sobie. Skąd masz tego? No właśnie tyle? Nie wiem. Nie zebrałeś już ostatnio z Endu? Nie wiem, ja z Endu mam tylko zebrany 32 sztuki, 22 sztuki Endstona. Wiesz co, to zrób może za ten czas, ja zobaczę czy mi wystarczy. No. Zrób za ten czas te buty. No dobra. A ja zaraz przepatrzę, czy mi to styknie, bo ja tutaj przepaliłem tam parę tych. Właśnie, bo chcemy mieć buty, żeby nie lądować na rej. No właśnie, no właśnie. Słuchajcie, ja już ten Energy Infuser z Draconium. Potrzebujemy. Ten potrzebujemy. Żeby zrobić Draconium Block. Enriched Alloy potrzebujemy. Gdzieś to było chyba, nie? Enriched Alloy. Mam 37, dobra. Dalej, co my potrzebujemy? Basic Control Circuit i to się robi z osmiu przepalonego z redstone'em. Dobra. Mamy. Nie mamy obsydianu? Jak nie, w skrzynce weź sobie, ile tam chcesz. Przecież nauczyliśmy się go. Aha. Dalej, potrzebujemy jeszcze Energy Tablet, a Energy Tablet robi się z Enriched Alloy i to wszystko bla bla bla, dobra. To Enriched Alloy jeszcze sobie weźmiemy. Gdzie to był? Do tego potrzebujemy książkę. Dobra, Redstone, potrzebujemy Gold. Takie buty, dobra, bierzemy. Redstone, dobra. Nie widziałeś tego. I Golda. Ja jestem złoty Dżingis. Ja wam coś pójdę pokażę. Idę im coś pokazać, a ty im nie pokazałeś, ja będę pierwszy. Ja będę pierwszy, a Huzik nie pokazał wam. Czego? Zobaczcie, patrzcie co się dzieje, zobaczcie. Patrzcie, ile mamy już, jakie bogactwo u nas jest. A tego, tych diamentów, no, nie? A jak? Tutaj malutko. No tu wolno idzie. Tu też malutko, ale jak powymieniamy te energy kolektory na energy kolektory MK3, to będzie zapier... Znaczy będzie się szybko robiło. Dokładnie. Dobra, to lecimy robić buciki. Redstone. Kurczę, dużo takich rzeczy, nie powiem ci, że nie mamy takich wiesz. No, jakich takich wiesz? No takich wiesz. Raz, dwa, cztery tego potrzebuję. Aha, oczywiście to już nie wejdzie. Wow. Cztery. Tą kartę trzeba będzie zrobić. No, mamy pałki Blaze'a? Przecież mogę to już zrobić. Dobra, mam. Raz, to mam i to mam. No o co tu chodzi? Trzeba to zebrać. Dwa, aha. Tak. Okay. Particle Generator. To jest. Okej, okay, jest. Następnie. Ale zaraz kopnę w to. Tych korów potrzebujemy. Ja sobie muszę skoczyć po jeden ten. No, nie wiem, że można już zrobić to co. Po czego jeden stack idziesz? Diamondu, bo sobie muszę zasilić. Ja cię, ty biedaku, nie masz? Nie mam. Jak biednie, nie? Zaraz ktoś powie, że ten, że... Ja mam 96 tysięcy, mam już buty. Idę ładować je. Zaraz nam ktoś powie, że cały czas używacie tego. Jasne, że ktoś niedługo powie. Ale słuchajcie, dzisiaj musimy, bo... Czekaj, te buty się ładowało gdzie?
W na przykład tym... Electric separator tu? Nie, w tym elektrycznym padzie. Nie mamy elektrycznego padu. Tym tutaj się stawało, nie? Tak, trzeba było mieć to w EQ. Tak, dokładnie. Lub na nogach. Nie, nie trzeba mieć na nogach, to się normalnie ładuje. W łapie też, no. Jedne już naładowane, drugie się ładują. Idź sobie weź tego, dużo tam przecież. Ale nie, jest. Ja mówię, że braknie tego, tych drakonium. Czego? Inbytów. Chcesz buty? Czy buty masz. Chce? Masz, no, dałem ci chcę. Już. Chcę. Też dam już buty. Mam, dobra. Dobra. Trzy razy drakonium core. To mam wszystko. Ach, tak. Ojej, stalowe buty, po co mi one są potrzebne? Uno. To jest to. No, Endstone cię można nauczyć. A ja mam ten dragon, serce smoka mam. Trzy. Wiesz o tym? Brakło mi dwóch tych. Wiem. Brakło mi dwóch tych ingotów. Już jest z tym. Dobra, co ja mam robić? Teraz weź druta, kabla. Jakiego druta? No, jak kabla. Się... Tego zielonego. Ender, no. No, i chodź za mną. Czekaj, to ile go mam wziąć? A tak, z 10. Dobra. Max. Ender, Energy Conduit, tak? Dobra, wziąłem stack. No jest tam, no. No patrz, jak mi zniknął. Widzieliście go? Jaki on jest? Chodźmy tam do naszej farmy tej. Ja już mam buty. Też mam buty, a właśnie sobie muszę ubrać buty. Gdzie tam, na górę do tych, do wiatraków? No. Tylko właściwie to... O. No właściwie to trzeba będzie tutaj pomyśleć jeszcze nad innym źródłem energii. Mi się wydaje, że trzeba by było jeszcze ze 40 wiatraków postawić. Klikaj tutaj. O, w to? Z boku? No tu, stąd. A z tego, tak? No. To masz, no. Ile tego dać? Podłącz. To ty żeś to mnie postawił. Podłącz do tego. No masz. Dobra. No ze skrzydełka. Halo. O, kręci się. No i ładuje się ten. Jeżeli potrzebujemy mi 100 milionów. To weź, a było takie 3 zrobić. No to zrobiłem takie, zrobiłem 3, ale mogę wrzucić tylko jedno. A czy w sensie, że ale co, takie podstawy. No. Ale to drogie jest. Znaczy drogie, ale przecież mamy tyle diaksów. Ale to wiesz, nie mam tego, popatrzcie. Bo to w dużej mierze to. Skąd ty, co to jest? Skąd ty to masz? No to jest ten drakonium migo, to jest takiego pyłku, który się zbiera w endzie. No chodź, idziemy do endu. No to chodź, tylko wiesz co? No. Pytanie, czy tam, to tam czanka chyba tutaj ciapnie, nie? No, trzeba by to było czanka machnąć, żeby to działało. Nawet się to ładuje. No, jak się ładuje, jak u mnie jest zero? Kliknij sobie prawym. Najedź sobie na ten... No tak, 200 na 100 milionów, no rzeczywiście się ładuje. To się nie chce ładować, to ma 226 i koniec, dalej nie idzie, ty. Jak 200, ale co ma 226? A co ty pokazujesz? No kliknij sobie prawym. A nie, na prawej stronie się ładuje, no. No i masz na tym. Ale nawet jak sobie najedziesz po prostu mychą na ten kwadracik i ten drakonium blok, to ci się wyświetli, wtedy zobaczysz, jak się ładuje. No to mamy 120 tysięcy, 135, nie, czy ile my mamy? Milion już to jest naładowane. No. To 80 odcinków i będzie, co się przejmować. Ale spokojnie, jeszcze 4 takie, znaczy jeszcze 3. Dobra, jeszcze. Chodź do tego. Dobra, idziemy do tego endu. Portal Madzi. Jestem. Portal. Łażę. Uwaga, wlatywuję. Dobra, ja też. Hop. Jestem. Wyjdź ze mnie. Jestem obecny. No i co? Mam... Gdzie ty? Gdzie ty lecisz tak bez mnie? Robimy wojnę? Jaką wojnę? Patrz, co on ma na głowie, jeden z tamtych. Widziałeś? Patrz, idzie do mnie. Patrz, goni mnie. Patrz, kolejny mnie goni. Ty bydlaku jeden. Aha, zabiłem go. Ja też. O, jest. O, patrz, tutaj coś się...
Co to jest? A to takie te, takie, no to takie. Tak to ma wyglądać. A widzę, kolejne mam. O, zbieram. To z góry dobrze widać, jak się lata, nie? No, dokładnie. Mam kolejne. No, zbieramy i zbudujemy kilka takich, się będzie ładowało. Czy Huziek zbuduje, nie ja? Huziek zbuduje. No co, łacha robi? Łacha. Dobra, zbieraj to, no. Chodź, no. Właź do dziury, no. A, dzięki. A... Endermany to nie mają innego swojego domu, tylko tutaj? No nie mają, takie wiesz... Bezdomne endermany. Trzeba by to jakoś udomowić, o. No można je, a można je oswoić? Oswoić endermana? No. Chyba wątpię, ty co to jest? Dlaczego? Co to jest? Oddaj to. Co to jest? Ty tam znalazłeś? Ender Hive. Co to jest? O! Czekaj, ja coś tu mam. Endermanowe pszczółki. Ender Hive, co to jest właśnie? No zbij, to cię zgarnąłem pszczółki wylecą. Ukradłem. O, tu też jest kolejne Ender Hive. Ty szukaj tego, a nie Hive'a, ty. Hifa? Hive ci potrzebny, ty. Mało jeszcze tych chorób w tym świecie? No, wiesz... Patrz, tu wieża z obsydianu jest, dzisiaj się obsydianą. No, ale to jest ta wieża... No wiem. To on się leczył. Dokładnie. Ty, ale wiesz, to tak, szczerze tak patrzę, to tak niewiele tych... To mnie na... Nie, no trochę ich mam. U mnie na huśboksie było więcej. Mhm. Ktoś nam ukradł. Dokładnie. A to nie ma EMC? A myśmy obiecali, no że nie będziemy dodawać EMC temu, czemu nie ma. Dokładnie. Dobra, idę dalej, szukam. O, tu jest. Dobra. Zejdźmy piętro niżej. O, jest znowu. Patrz, bedrock. A wykopię sobie. No i tutaj nie ma. Tyle endu w całym huśku. Nie widziałeś tego huśku. No i co? No faktycznie nie ma tego dużo. No. Latam, no. Szukam, biegam, pędzę, a to nic nie ma. Jakiś taki end... Pusty. Mało urodziwy, że tak powiem. No, pusty nam się ten end trafił, wiesz? No. Mam kolejne, widzę. Też mam kolejne, o. Dobra. Dobrze, że już możemy latać, to przynajmniej, kurde, widać to z góry, nie? No, by tak przyszło chodzić? Na piechotę? No, my weź to znajdź. No, panie. Ja, wiesz, jakbyśmy schudli? No, jeszcze byśmy się przemęczyli, jak gibony. Też. Dobra, mam kolejne. Też mam kolejny. To zlećmy na dół, ale tutaj nic nie widać było z góry, więc nie ma po co zlatywać na dół. O, lucky block. Żeby ci tylko szczęście nie dopadło. No nie dopadło mnie, redstone'owe itemsy wypadły. Mam, powiem ci, dopiero tego sztuk 30. Ja mam jedno Draconium Ingot i 36 dustów. To mamy jakby, nawet, można powiedzieć, stack dustów. No. To nie wiem, czy będziemy... Chłopie, a to można rozkopywać ten end i to pod spodem może być? No właśnie, pod tym kamieniem? Nie wiem właśnie, czy... A weź tak, czekaj, rozkopię trochę. Zobaczę, czy coś znajdę pod spodem, nie? Powiedzcie, czy się... Nie zastanawiałem. No nie widzę. No ja też właśnie kopię taki... Jakoś tak bez szału, powiem jakoś ci. Jakoś się nie znalazło ani jedno. No. Mnie też. To jest nie fair.
Ty, ale powiedz mi, bo tutaj mamy taką malutką wyspę z Endo, jeżeli my polecimy już gdzieś dalej, to ona się tam też wygeneruje, czy to jest tylko tyle? A cholera go jasna wie właśnie, ja nie mam pojęcia, bo ta wyspa nie jest duża przecież wcale. No właśnie, no. Bo tutaj przecież ma być jeszcze ja jestem tak ciekawy, czy jakbym spadał w dół, czy coś by się stało. A czy z tego co wiem, to wrócisz na ziemię. Aha. Podobno, ale ile w tym prawdy, to nie wiem. Wolę nie ryzykować, bo stracę itemy. No właśnie. No trochę tak powiem ci lipowo, no nie wiem czy będzie sens. No czekaj, co jeszcze, jeszcze jeden. A do czego one nam będą później potrzebne? No nie wiem czy na przykład, czy czegoś tam z elektrowni nie będą wymagane. Znaczy, no to zaraz, będzie ból. Zaraz zobaczę. To będzie ból. Słuchajcie, napiszcie nam ludzie w komentarzach, czy ten end się gdzieś jeszcze wygeneruje, jeżeli my popłyniemy, polecimy dalej, czy nie, już nie, bo jeżeli to jest tylko tyle, to straszna lipa będzie. To mamy przechlapane. No. To trzeba dodać MC wtedy do tego. No wtedy, wtedy nie będziemy mieć naprawdę wyjścia. Ja już pomijam. No kopię i nie widzę więcej. No, do tego, do... O kurde. Będziemy potrzebować Nether Star. Mhm, gwiazdę netherową? No, czy będzie zabić tego, zabić Witchera. Ja to żaden problem. No nie no, będziemy potrzebować trochę tych drakonium ingotów, nawet bym, czy... No, nawet ty rozkopuję, tak, rozkopuję ten endstone sporawo. I nie znalazłem ani no, jednego ja pod spodem. Już w dół zapierdzielam. To jest nieciekawe. Wiesz co, mam dziwne wrażenie, że ten end się nie... Że nam się skończy. No, bo już to odleciałem kawałek. Ale nic z tego. A lecieć znowu tak, to ja się wtedy pogubię, więc znaczy można by było zaznaczyć sobie tego waypointa. Trzeba będzie tego zastosować. Chyba jak się kopię, to się nic nie znajdzie, bo nic nie znalazłem. Chyba nie. No więc, jeżeli ludzie stwierdzą, że faktycznie tutaj nam się to nie wygeneruje ten end dalej czy coś, bo szczerze mówiąc nawet nie wiem. To trzeba będzie faktycznie dopisać do MC, bo nie damy rady. Tu trzeba będzie zostawić kilka na czarną godzinę, nie? No. Dokładnie. Znaczy bo myślę, że tutaj tak. Nie wiem, no. Lud nam powie. Nasz lud podwładnych. Ty, no ale jazda, no nie ma. Się, no ja pozbierałem trochę. Wykopaliśmy chyba wszystko. Nic nie widzę. Oculus. Ten ma Oculusa. co tam oglądasz? No i co? No powiem ci, że... Że nie, jest ciekawie. Lipa. Lipton. No. No powiem ci, że ja tutaj trochę latam i... Nie, ja tu obliczałem chyba już też wszystkie dziury, nie dziury, dziureczki i patrzyłem i nie ma, wiesz? Chyba, tutaj, chyba, chyba. O, widzę jedno jeszcze. O, czekaj, właśnie też dopiero zobaczyłem. O, tu dwa jeszcze są, widzę dwa jeszcze. Dobra, dwa zgarnąłem. O, mam jeszcze jedno. Już takie rodzynki w cieście, wiesz? No, o, dokładnie, w serniczku. Tak, w serniczku, dokładnie. Nie lubię sobie rodzynków w serniku. Wolę czysty sernik. No też wolę czysty sernik, a rodzynki to już mi się tak przyjadły, bo kiedyś te serniki były zawsze robione z tymi... Rodzynkami, było ich tam pełno. A ja bardziej wolę już taką jak na górze, żeby nawet była jakaś galaretka na przykład i w no, tym owoce, dokładnie. Nie? A nie rodzynki. Co mi z tych rodzynek? Nie ma tutaj nic już więcej. Chyba nic już nie znajdziemy. No chyba ci powiem, że nie.
Tutaj jeszcze gdzieś tak patrzę. Bardzo nisko zlatuje już. No nie, chyba nie. Chyba czas powrotu do domu następuje. Chyba tak. Lecę w kierunku portolu. Ja też. To wracamy. Ops, skończyłem Minecraft. No, też właśnie, ekstra. O, jestem. Fajny był, nie? Dobra, jesteśmy w domu. Ej, trzeba będzie to po prostu wrzucić do przepalenia. Jak coś, to się po prostu już nauczymy tych. Gdzie to do redstone'a wrzucamy? No, redstone furnace. No, to masz, dorzuciłem i jeszcze tutaj dorzucę resztę. Dobra, no i dobra, raz. Ja mam jeszcze jedną sztabkę tego, to wrzucę tą sztabkę od razu do skrzyneczki, nie? No, ja mam przecież jeszcze sztabek i jedno i dwa te. No i kurde, będzie nieciekawie, także ja moim zdaniem... Aha, bo ty no. Masz tam, nie? Dobra, to nic. Bo zrobi, trzeba będzie zrobić jeszcze jedną tą, jeszcze jedną... no, jeszcze jedną z tą. Jeden, jeszcze jeden blok. A to się musi przepalić. To jednak jak ja miałem ten reaktor, swój reaktor, ten z Big Reactors, to pamięci, że to się dosyć szybko ładowało. No to widzisz, no to co narzekasz? Tutaj było narzekać? Wiatrocki. Ale czekaj, może coś mamy jeszcze? Tu się nie przepaliło? Gdzie coś znikło? No dobra, w skrzynce. 16. No właśnie nie ma, wrzuciłem tu 16 przecież. Jak? A jest, dobra. Jest, nie zauważyłem. Dobra. Energy. Tak sobie się patrzę. Z czego my byśmy mogli jeszcze pozyskać energię? Może jakiś generator genera. A te solar panele? No, teoretycznie solar panele nam ile dają? Z mechanizmu? Ja nie wiem, one chyba więcej dają niż te wiatraki, tak mi się wydaje. Nie wiem. Tylko to zaawansowane, nie? Tak. No sikaj, to nie chcesz sikać pełno już? O to chodzi. Popsuło się coś? A nie, bo to nie to. Nie, no to. Co jest grane? Sikadło nam się zepsuło? Jak sikadło nam się zepsuło? No bo nie bierze nic ze mnie. Może jest już pełno. Myślisz? Nie, no 0 na 16 pisze. Masz jakiś level? Właściwie to chyba nie. Nie mam. Mam czekaj, tylko, tutaj taką będzie odrobinkę, ten... ale zaraz zobaczę. To odrobinkę też mam i właśnie tego idę odrobinki nie chcą mi zabrać, ale tutaj zobaczę, ten jest. Zabrało mi. Odebrało? Mhm. No to mam, czekaj, tu mam tą. Ale słuchaj, wiesz co, jest coś takiego jak generator z Draconic Evolution. Nether Brick. Mhm. O tym to nie słyszałem. Tylko pytanie, dobra, ile on da nam tej energii? Biorę. Dobra, mam 17. Mamy jeszcze... Nie, bierze. Nie wiem, co się stało, że nie chciało wybrać odrobinki. O, teraz zombie wszystko generator. Ciekawe, ile, jak zombie generator sobie generuje powera. Nie wiem. Czyli co tam trzeba mu zombiaki? Czy on sobie przyciąga zombiaki? Mi się wydaje, że tam chyba się robiło. On chyba esencji zombie wyciągał jakoś to i generował. Nie wiem, nie mam pojęcia. Hmm. To jest ciężkie, o co mnie pytasz, wiesz? No właśnie, bo to tak. Dobra. Mamy ten Nether Brick? Chyba tak. Zaraz zobaczę. Ja byś mógł mi dać ogarnąć 4 sztuki. Netherraki mamy. Ja bym powiedział Netherbrick. Czyli cegły. Mam też. Ile chcesz? 4. No, już ci daję. Gdzie jesteś? Tutaj przy tym, przy naszym magazynie. Halo, jestem. Proszę. Dziękuję. Brick, a my potrzebujemy Brick, tak.
Albo. Wiesz co, ja potrzebuję te takie bricks w stylu takim. Nie wiem, czy to Nie wiem. jak zbiję to mi się ten. Nie. Czekaj, bo to jest. Nether Netherbriki. brick. Cegły netherowe. A masz netherrack? Mam. To daj mi netherracka, bo to trzeba przepalić. Cztery sztuki. Nie mam tyle. To. Mam tyle. Łopanie. Się wysypało jak z zielonego żuka. Dobra, to wrzucimy tu. Niech się przepali. Potrzebujemy cztery sztuki. No ale to ci wyjdzie chyba to, co ci dałem. Tak, nie, to wychodzą sztabki. Aha, no tak. To są słabe wtedy. Nie no, slaby to są półpłytki. I co z tym Bricks. robisz? No robię ten generator, wiesz? Wiesz, zrobiłem ten. Gdzie ty jesteś? O, Tu jesteś. obok ciebie. Wiesz, zrobiłem ten generator z drakonik i on daje nam 100 tysięcy. Przy przepaleniu węgla tylko. No się nie wiem. Może Węglowy? czekaj, no wrzucę węgiel, bo to jest jakiś niby. No pali się. No. No i coś się generuje w nim. No energię To można by właśnie. było. To Można można by było było. tych parę postawić i węglem to Znaczy zasilać i parę żeby to. właśnie. Parę też tutaj nam chrzani pomysł, No. bo do tego potrzebujemy znowu po cztery sztuki. Na każdy jeden idzie cztery sztuki tego drakonium ingot. Znowu. No. Aha, My no się to niedobrze. musimy. Tylko trzeba będzie to chyba dopisać do MC w przyszłym odcinku, jeżeli napiszą nam, że ten N się nie powiększa. No pewnie tak, no bo. Ale on daje 100 tysięcy, a ile wiatraki dają? Idę zobaczyć, jak to się na tam w ogóle naładowało tamto. No właśnie, zobacz, gdzie wiatraki. Czekaj, się zaraz. O czym to mogę zabrać ze sobą? I też idę tam do ciebie. Bo to wiesz, no to, bo to też jest ten, Już bo może kopanie faktycznie ile zajęło? wiatraki nie jest ciężko zbudować, więc może byśmy zrobili farmę do wiatraków i tyle. No, w sumie też. No jak ci mówię, czekaj, wiatrak ma 200 kilojuli wydajności. Czyli z jednego Kajotów. Jakiś, no i czyli ładuje jeden się na wiatrak daje 80 nam tysięcy. 80 tysięcy RF. No tak, no Ale ale. czekaj, No. czekaj, 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 już sam mam pomysł. No. Na chwilę. Myślisz, że jeszcze wyżej je ustawić? One i tak są dość wysoko. A Przecież my no. Okej, jesteśmy 93 kratki w górę. na przykład Mi tu. się wydaje, że one chodzą 100 wydajnościowo, bo widać one 200. Nie, one dają są na 100% kusie. Full? Tak, Myślisz? no bo weź zleć na dół i po Nie, prostu faktycznie, najedź sobie na no. niego. I on w tej chwili, Tak. jego wydajność chwilowa to jest 200 kJ, a on kręci się teraz i do 200, nie, kJ, Zgadza się, a zgadza się. daje 192, 193, czyli on idzie na maksa. No. Dokładnie. Więc moje zdanie tutaj najwyżej tutaj, nie wiem, dostawić ich jeszcze, kurde, w tej chwili. Tu trzy, ty wziąłeś ten czwarty na górę ze sobą, Tak, nie? już go ściągam. I postawić, nie wiem, ich trochę. Jeśli nie robi, one są łatwe do One są łatwe, no wykonania. dokładnie, zrobię tutaj faktycznie Czyli farmę. 10 by nam dawało 800 tysięcy, tak? No. No myślę, tak koło, nie wiem, jakbym gdzieś koło 20 tu postawił, to by było 1 600 000. No, w sumie tak. I to by było już okej, okay, a to jak się ładuje? Co? No masz, to już ma 2 miliony w sobie naładowane. Z czterech, nie? To Tak. jakby to robił razy, czekaj, 4, 20, to by było 5 razy więcej, czy to by było w tej chwili już Znaczy tak, tylko 10 zobacz, milionów? Nie, bo. 28 milionów. No, a tutaj potrzebujemy do każdego 100 milionów. No dobra, no ale w tej chwili już byśmy mieli 20, No jest w tej chwili tak. 28 milionów, tak? No, no.
Bo 100 milionów to jest chyba 100 miliardów. Nie, czekaj. Nie 100 milionów, a my mamy w tej chwili 2 miliony. No. Razy 5 to byśmy mieli w tej chwili już 16 milionów. Nie, 10 milionów. No. To by się nie ładowało. Nie ładowałoby się tak wolno. Jeszcze jakbyśmy postawili tutaj tylko tego wariata od czanków i by było ok. Mhm. Czy zrobimy wiatraki już, nie? No, w następnym odcinku po prostu zrobimy tutaj farmę. A patrzyłeś, ile te solar panele dają wydajności? Tylko, że to wiadomo, że tylko dzień. No właściwie... Właściwie to nie, bo... Ale czekaj, już ci powiem. To jest Advance solar panel, nie? Mhm, Advance, tak. Już patrzę. 180 Julii. Julii? No. No to te mają na wydajności 200 KJ. Jak to przeliczyć na to jeszcze inaczej, nie? No ale patrz, tu tam turbina teraz. Widzisz 193J, nie? No. No to daje, to wiatraki nam dają teraz więcej niż ten. No to tak, no to bez sensu, no to Boże, no to robimy tak, że robimy farmę wiatraków tutaj na górze i tyle. Dopóki nic lepszego nam się nie uda zbudować, no to no wiesz, tak, jest gdzie je postawić i tyle. No, żaden problem. Solar panele raczej chyba nie za bardzo. W sumie teoretycznie, słuchaj, po prostu... No to robimy, mówię, to już się nie ma co zastanawiać, chłopaki, tylko po prostu robimy ich 20 i będziemy mieli wydajności w tej chwili wtedy, jak to jest 200. No zobacz. To, no. Postawiłem na testa jednego, wziąłem z tego, z Game Moda. Mhm. No to samo, co ma tamten. To jest jeszcze gorzej, bym powiedział chyba. No nie, się bo wolniej ładuje. Bo widzisz, też ma 80 tysięcy RF, mają maksymalnie 200 KJ. No. No dokładnie, to bez sensu. A ten wiatr mamy tutaj cały czas, nie musimy uważać na słońce, bo tylko w dzień się będą ładowały. Dokładnie. Dobra, to już wszystko wiemy. No cóż, to do przyszłego odcinka, w przyszłym odcinku akcja elektrownia atomowa. No, wiatrowa. No, też. Zostawcie łapkę w górę oczywiście, jak wam się odcinek podobał. Subnijcie kanały, co robić też na bieżąco z filmami, ponieważ Dżingis też powiedział, że już wraca do nagrywania. Odpoczął sobie od was i w ogóle. Nie, ja nie odpoczyłem od was, ale to jest wielka tajemnica, co się dzieje u mnie w domu, Huś jak wie, ale nie będziemy zdradzać tej tajemnicy. Dokładnie. Parę rzeczy się dzieje i niedługo będziecie świadkami tego w postaci filmów pewnych, które powstaną. O tym, co ja robię w domu. To nie jest tak, że ja tylko się, że ja tylko odpoczywam, bo tak by być nie może. Jem, dokładnie, ale jem też, ale dodatkowo też coś wyczyniam, też coś robię i niedługo to zobaczycie. Dokładnie. Warto popatrzeć. Będzie na co popatrzeć. Będzie na co popatrzeć. Będzie. Do zobaczenia następnym razem. Dokładnie. I pamiętajcie również, że gry łączą nawet pokolenia i trzymajcie się. Cześć. Yo. Na razie.